I witajcie serdecznie na kanale GWW15. Mamy odcinek Świadkowie Jehowy, odcinek 2b. Wywiad Zły owoc dobrej religii, część druga. I chciałbym do tego właśnie wywiadu, do tej części drugiej poczynić pewien wstęp, ponieważ ten wywiad zaczyna się tam od takiego momentu, kiedy ja mówię o skazie, która właściwie ta skaza zapoczątkowała całą tą jakby serię zdarzeń, która doprowadziła właściwie do tego, że nie jestem Świadkiem Jehowy. Natomiast chciałbym wam opowiedzieć, co to była ta skaza i dlaczego ona się w ogóle wydarzyła. Otóż, kiedy jesteś Świadkiem Jehowy, to cały czas jesteś poddawany takiemu naciskowi, takiemu kształtowaniu umysłu, że jesteś człowiekiem nieczystym, grzesznym i że cały czas w sumie musisz się pilnować. Wiesz to z Biblii, prawda? Mogę ci przytoczyć wersety. Jeżeli nie będziesz się pilnował, to w końcu będziesz rozpustnikiem, staniesz się kimś naprawdę strasznie złym, strasznie zepsutym, takim patologią taką totalną. I kiedy jesteś w takim czymś wychowywany cały czas, kiedy cały czas ci jest to do głowy wrzucane, ja nie byłem wychowywany w Świadków Jehowy, ale sam się jak gdyby wychowywałem, wtłaczając sobie to do głowy, no to któregoś momentu to wszystko zaczyna w tobie wysadzać, tak, gdzieś. I no, był też taki moment u mnie, kiedy wobec pewnej osoby zachowałem się w sposób nieczysty. To trwało kilka sekund to trwało nawet, nie minut, jaki minut. To była bardziej ciekawość niż jakieś takie pożądanie. Tak mi się tak wydaje z punktu widzenia teraz tego czasu. I to było niesamowite, bo ja sobie nawet tego wcześniej nie wyobrażałem, że to coś takiego mogę zrobić. Natomiast zrobiłem to, trwało, jak wspomniałem, kilka sekund dosłownie, kilka, może 10, może nawet chyba nie. W każdym razie trwało to krótko, kilka sekund. Nigdy więcej potem się to nie zdarzyło. Nigdy więcej potem, no czy sobie wyobrażałem, no potem to już sobie musiałem wyobrażać, bo już to się raz, że stało, a drugi raz, że jak gdyby to też wymaga większego umówienia, ale potem powiedzmy Świadkowie Jehowy wymagali, żebym sobie to wyobrażał, ale to jest temat na inny czas. Nigdy potem się już czegoś takiego nie dopuściłem wobec żadnej osoby, już nawet będąc poza świadkami, także to była tylko jednorazowa akcja. Wynikała, jak już wspomniałem, może trochę było to pożądanie, ale bardziej chyba to było takie, bardziej jednak to była taka ciekawość jakaś. To jak sobie teraz tak analizuję, nawet dzisiaj sobie zajrzałem do pewnej książki i to mi uświadomiło, że to mogła być ciekawość. Taka książka była kiedyś i ona omawiała tam właśnie coś związanego z seksem i dlatego właśnie no dzisiaj sobie to zajrzałem i sobie przypomniałem to wszystko i myślę, że to miało związek. To tyle tytułem wstępu, mam nadzieję, że... Aha, jeszcze chciałem jedno sprostowanie uczynić co do tego wywiadu, który się ukaże, który za chwilę będziecie mogli posłuchać. Ja tam mówię często o tym, że pewne wydarzenia były następstwem na przykład żalu jak gdyby po stracie tego, co miałem u świadków, po stracie tak zwanych przywilejów, czyli przestałem tam być już takim fajnym kolesiem, który... Ale to nie tylko to, bo tak naprawdę głównym motorem, o którym tam właśnie nie wspomniałem, były te wyrzuty sumienia, które bardzo mocno mnie pochłonęły. One mnie po prostu zeżarły. To było niesamowite. I dalej to już dowiecie się z wywiadu. Chyba, że będziecie chcieli więcej, no to wtedy opowiem coś więcej, jak gdyby w postscriptum. Także na razie tyle tytułem wstępu. Zapraszam na wywiad, na dalszą część wywiadu. Zły owoc dobrej religii. Część druga. Powstała taka rysa na mojej jakby osobowości, która im już nie pasowała, która już coś, już coś i jak cokolwiek tylko coś było, coś, co im coś tam nie pasowało, to już od razu... No dobra, to jak załóżmy, czy to o tej rysie, o której mówisz, czy o tej rysie wiedział tylko krąg, powiedzmy, tych tam
starszych zboru, czy ogólnie Tak, to tylko zgromadzenie grono, większe jakieś wiedziało o tym, czy nie? Tylko zaufani ludzie, jakby można powiedzieć. Aha. Ale jak to się stało? Czy ty ja opowiedziałeś sam im o o tym tym? powiedziałem, tak, sam o tym powiedziałem. Żeby mieć swoje sumienie czyste, bo świadkowie tak mają, że jeżeli popełnisz jakiś grzech czy coś, czy masz jakieś nieczyste sumienie, to powinieneś porozmawiać o tym ze starszymi. Ja tak zrobiłem, czyli dokładnie to, co świadkowie... Tak jak są zalecenia. Tak jak są zalecenia. I się okazało, że to jest jakiś strasznie wielki problem. Dla tych... Właśnie tutaj, znowu ja bym tutaj nie winił jakby całości świadków, tylko chodzi o poszczególne osoby. Po prostu jeden człowiek jest taki, drugi jest inny. Jeden inaczej to odebrał, drugi inaczej by to odebrał. Ja akurat miałem takie nieszczęście, albo nawet takie szczęście z perspektywy czasu, jak patrzę, że trafiłem na tego człowieka, który dla którego to był problem jakiś, który właśnie tą rysę jakby zauważył, że o, rzeczywiście. I automatycznie zostałem zdjęty z tej funkcji sługi pomocniczego wtedy. Aha, czyli tak, ty do tego czasu pełniłeś tą funkcję sługi. Do tego czasu byłem tym sługą pomocniczym. Tak. Czyli w momencie ujawnienia jakiejś tam prawdy o sobie zostajesz zdegradowany i niżej jesteś, tak? Ale dalej jesteś świadkiem. Jestem dalej świadkiem. Aha. Dalej jestem świadkiem. Spotkało się ze mną dwóch starszych zboru, czyli to nie był komitet sądowniczy, bo do komitetu potrzeba chyba trzech, o ile dobrze wiem, o ile się coś tam nie zmieniło. I ci starsi zadecydowali, że nie będzie potrzebny komitet sądowniczy. Nie było w moim wypadku powołanego komitetu sądowniczego w ogóle. Natomiast były na mnie nałożone ograniczenia. Ograniczenia na przykład zebranie świadków wygląda tak, że jest odczyt jakiejś strażnicy czy jakiejś książki i ci, którzy tam słuchają, którzy są obecni, mogą zabrać głos. Ja nie mogłem się zgłaszać przez ileś tam czasu i zostałem też właśnie pozbawiony tych przywilejów związanych właśnie z byciem sługą pomocniczym i przestałem być od razu nadzorcą szkoły teokratycznej, czyli już nie mogłem uczyć przemawiania i tak dalej. I nie mogłem też nawet być uczniem tej szkoły, że nie mogłem być nawet uczniem, nie mogłem przemawiać. To tak staram sobie wyobrazić sobie to też twoją sytuację, jak no nie wiem, osoby z grona, w którym byłeś, w którym się obracałeś, pytały się ciebie, co się stało, że nagle no byłeś tam. To znaczy, ja myślę, że mimo to, że to wszystko było tajemnicą, tak, i mimo, że no, ja powiedziałem to w sumie tylko zaufanym osobom, ale jakoś to się prawdopodobnie wydostało to i oni prawdopodobnie wiedzieli o tym, chociaż ze mną nie rozmawiali na ten temat. Oni wiedzieli, podejrzewam, że wiedzieli, w jaki sposób się dowiedzieli, natomiast były takie osoby wśród świadków, które rzeczywiście mi współczuły i które rozumiały mój ten ból i ten, no bo ja wtedy wpadłem w ciężką depresję wtedy, w tym okresie. To był ten moment, kiedy z tego haju jakby się budzisz i masz, no jak się nieraz na filmach ogląda i jest ten taki odstawienie, tak? Aż tak? Tak, taki miałem depresję. Ja miałem totalną depresję, miałem myśli samobójcze i po tym właśnie... Bo nagle przestałem być jakby potrzebny, tak? Bo tutaj okazuje się, że tutaj będziesz tutaj prowadził zebranie, będziesz się zajmował tym, będziesz tutaj uczył, a nagle nic, nie mogę, musiałem oddać, ja nawet miałem klucze do sali królestwa, gdzie się zbierają świadkowie i musiałem te klucze oddać. Czyli byłeś bardzo zaufanym człowiekiem. Tak, byłem bardzo zaufanym. Ja może trochę takimi datami trochę teraz porzucam, bo to będzie mi łatwiej, będzie może łatwiej tutaj to ogarnąć. Gdzieś czerwiec, lipiec, właśnie ta rozmowa z dwoma starszymi mniej więcej. Czerwiec, lipiec, właściwie lipiec 2000 rok. A w 2000 roku w listopadzie, czy tam w grudniu, po różnych takich jeszcze dodatkowych, różnych właśnie tych przejściach i tak dalej, ja miałem na koncie już próbę samobójczą, taką poważną, kiedy byłem ratowany na oddziale ratunkowym w szpitalu i miałem pukanie żołądka i to było już ostre. To miałem próbę samobójczą. Czyli chciałeś ze sobą tak, skończyć? Tak, chciałem ze sobą skończyć, dlatego, że pewne aspekty mojego życia przestały odgrywać rolę
a bez nich nie widziałem sensu życia dalej. A według ciebie przyczyną właśnie było to, że ten ciąg zdarzeń, tak? Który tak, tak, nastąpił ten ciąg zdarzeń. Po tej rozmowie, tak, po tej rozmowie. I wtedy właśnie to był też taki moment, kiedy ja tego przez... Ja dalej byłem w 100% przekonany, że świadkowie to jest to, tylko że ja przestałem pasować wtedy do tych świadków. I to był właśnie ten jeden taki, ten z tych momentów, kiedy no, moje życie straciło sens właśnie wtedy też. I dlatego właśnie ta próba. No okej, a załóżmy, ty już wtedy... Kiedy był taki moment, w tym gronie świadków już nie miałeś czego, znaczy nie wiem, czy w ogóle był taki moment, że już nie miałeś czego szukać, że już nie mogłeś, był zakaz na przykład przychodzenia na salę królestwa, uczestniczenia w zebraniu, nie wiem, bo w niedzielę są zebrania, tak? No przeważnie, ale niekoniecznie, to nie jest jakiś ten, ale tak jest, że u świadków nawet osoba wykluczona ma prawo chodzić na zebrania, także to nie jest tak, ale na przykład nie może się zgłaszać, nie może rozmawiać ze świadkami, natomiast ja wtedy dalej byłem jeszcze oficjalnie świadkiem i nie było, były na mnie pewne ograniczenia nałożone, ale nie było tak, że ja byłem wykluczony wtedy. A już te ograniczenia funkcjonowały? Ograniczenia funkcjonowały i po tej próbie samobójczej zmienił się starszy zboru, który tam właśnie był, bo właśnie może to trochę chaotycznie wygląda, bo my przeskoczyliśmy pewien okres czasu, kiedy na początku ja wcześniej mówiłem, że nie było starszych zboru, a potem jednak znalazł się starszy zboru, który tam był w tym zborze, gdzie ja byłem. W każdym razie był starszy i ja właśnie jemu o tym powiedziałem i to właśnie był ten człowiek, który nie powinien wiedzieć, tak? No, są tacy ludzie, nie? No i on właśnie, on mnie odwiedził w szpitalu nawet. On, myślę, że on miał poczucie winy pewnego rodzaju, że właśnie jakby stał się jakby przyczyną tego. Mi się tak wydaje, ja to tak dzisiaj tak rozumuję dzisiaj. Nawet dzwonił do mojej mamy, się tam właśnie próbował tłumaczyć, że coś tam. I z moich różnych takich, no, z opowieści moich znajomych, którzy też byli świadkami, wychodziło na to, że on się zmienił, ten człowiek. On inaczej zaczął w ogóle funkcjonować po tym mojej, po tej mojej próbie samobójczej. On się zmienił. Po tej próbie, co się działo w twoim życiu wtedy? No bo miałeś próbę, a szukałeś pomocy gdzieś psychologicznej? Nie, tak, ja byłem hospitalizowany, się tak ładnie mówi, w szpitalu. Przy poradni zdrowia psychicznego byłem. Tak? I tam miesiąc czasu spędziłem w tym szpitalu. No i jako taką mnie postawili na nogi, ale to nie było to, bo ja musiałem, jakby to powiedzieć, ja po prostu musiałem zaakceptować siebie na nowo i musiałem poczuć zaakceptowanie ze strony świadków na nowo. I to tylko to mogło mnie uratować. To nie, potrzebowałeś tej akceptacji nadal. Tak. Czyli szpital mógł jakby i porady te psychiatryczne, miałem również leki, to mogło jakoś mi pomóc, ale to nie wystarczało, bo ja potrzebowałem świadków, tak, potrzebowałem akceptacji tego. I problem polegał na tym, że nie mogłem być sobą, bo musiałem być tak, jak świadkowie sobie chcą i musiałem robić to, co świadkowie i działać tak, jak świadkowie, a ja postanowiłem wtedy, któregoś pamiętam razu, właśnie to wróćmy właśnie do tego 2001 roku, bo ja właśnie w 2001 roku, 2000, grudzień 2000 i styczeń 2001 roku właśnie spędziłem w szpitalu i w 2001 roku w marcu postanowiłem sobie, że przestanę jakby przestanę spełniać pewne wytyczne, które oni mi tam na ograniczenia nałożyli i po prostu zacznę być sobą dalej. I postanowiłem tak zrobić i całkiem fajnie to w ogóle wychodziło, chociaż miałem różne depresje związane właśnie z różnymi, z tą utratą właśnie przywilejów między innymi, bo ja właśnie, jak już wspomniałem wcześniej, ale powoli zacząłem znowu odzyskiwać to wszystko, czyli znowu zacząłem się zgłaszać na zebraniu, mogłem się zgłaszać na zebraniu, mogłem uczestniczyć właśnie w szkole teokratycznej, ale jako uczeń, nie jako wykładowca. No trochę to było takie dla mnie trochę dziwne, bo... Po tych przejściach? Tak, po tym wszystkim to było dziwne, że... Ale to co, oni to akceptowali jakby? Tak, oni mnie zaczęli akceptować, ale pod warunkiem, że ja będę spełniał ich jakieś tam wymogi, tak, że... Ale ja właśnie jakby, można powiedzieć, zlekceważyłem te ich zalecenia, z tym, że nie chwaliłem się jakoś tym, że zlekceważyłem, po prostu robiłem to tak, żeby oni nie widzieli, bo gdyby wiedzieli, po prostu zostałbym wykluczony.
Ogólnie takie coś to było. I w momencie, kiedy oni wykryli, że ja zlekceważyłem ten ich zakaz, czy te ich wytyczne, tych starszych zborów, tych dwóch, to wtedy już stanąłem przed trzema. I to był komitet sądowniczy. Takie to było. Takie było. I to było tak, że właśnie w marcu 2001 roku postanowiłem. Znaczy, gdybym trzymał się tych postanowień, to podejrzewam, że znowu bym skończył, znaczy podjął próbę samobójczą. Dlatego, że po prostu próbują narzucić mi coś, co akurat nie było zgodne z moim jakby gdzieś środkiem, tak? I ja musiałem po prostu w którymś momencie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja chcę być sobą, czy ja chcę być takim, jakim oni chcą mnie widzieć. No bardzo trudny wybór. Bardzo. I no to wybór, który mógł właśnie decydował o życiu i Życiu. śmierci wtedy. I ja postanowiłem właśnie być sobą i mimo wszystko jakoś tam być też świadkiem, godzić te elementy. I dopóki starsi właśnie o tym nie wiedzieli, to było ok. Ale starsi zboru się dowiedzieli o tym i w 2003 roku, czyli dość długi czas byłem w tym takim właśnie, takim jakby Zawieszenie. zawieszeniu. I w 2003 roku zorganizowali w kwietniu, akurat właśnie teraz będzie jakaś rocznica pewnie, 11, zorganizowali komitet sądowniczy. Co ciekawe, ten komitet sądowniczy składał się ze starszego zboru, jednego, który był w moim zborze, chociaż był drugi też starszy zboru, ale on nie chciał brać w tym udziału. I przyjechało też z dwóch starszych zborów z innego zboru, z sąsiedniego, którzy właściwie oni mnie tak za bardzo nie znali. No. Aha, Ale musieli ale być, musiało być musiało być trzech, tak. minimum trzech. Chociaż trzech, tak. Może być więcej też. I też, co ciekawe, poprosili żeby ten starszy zboru, który wcześniej właśnie brał udział w tym, co potem odwiedzał mnie w szpitalu i tak dalej, ten właśnie, który miał te wyrzuty sumienia i tak dalej, żeby on brał udział w tym przesłuchaniu, ponieważ on wiedział o tej sprawie jak najwięcej. On właściwie, jako pierwszy powinien tam No być. tak. I on odmówił brania w tym udziału. To było dla mnie, jak ja się o tym dowiedziałem, to po prostu poczułem taki szacunek dla tego człowieka. Bo wcześniej właśnie go się jakby bałem, bo miałem mu jakoś za złe, miałem jakiś tam do niego jakiś taki uraz. A potem właśnie zacząłem czuć taki jakby, no trochę jakby można powiedzieć szacunek. I komitet sądowniczy wygląda tak, że właśnie spotykają się trzech świadków z tobą. Omawiają jaki. Właśnie tak naprawdę to była taka ciekawa sprawa, ponieważ oni tak naprawdę nie postawili mi zarzutu biblijnego. Oni nie mogli mi postawić zarzutu biblijnego, ponieważ ja nie złamałem żadnego biblijnego nakazu. Ja po prostu złamałem ich zalecenie, a nie Rozumiem, biblijny, rozumiem. niebiblijny zakaz. Powiedziałem im, wspomniałem o tym, że o próbie samobójczej, że właśnie kiedy próbowałem taki być, to Tak się tak skończyło. się to skończyło i tak się to skończy, bo ja wiem, wiedziałem, że tak się to skończy. I oni wtedy do mnie zamiast cośkolwiek, jakieś, nie wiem, okazać jakieś zrozumienie czy jakieś coś, to ja pamiętam ten tekst ich, że nie próbuj nas szantażować. Nie próbuj nas szantażować. Takim mieli odpowiedź na to. Czyli Rozumiem. z kochających i wyrozumiałych braci nagle zamienili się w sędziów. To był też dla mnie trochę taki szok wtedy. Ja przeżyłem wtedy to bardzo. Ja pamiętam, że kiedy jechałem na to spotkanie, to rano, bo to było o 8 rano, ja miałem pociąg i jechałem na to spotkanie do wioski sąsiedniej, tam gdzie byłem zbór, miałem. I wiedziałem, że będzie ten komitet, to mój organizm tak to przeżywał, tak to zareagował na to, że ja czułem potrzebę oddania moczu, a ja przez cały dzień nie oddałem tego moczu w tym dniu. Po tym komitecie ja bym tak. Bo jest tak spięty, Tak czy spięty, tak. tak Taki, strasznie? takie to było przeżycie, że ja dopiero wieczorem, o 22, po 22, dopiero zrealizowałem to, co miałem o 8 rano Do do zrobienia. zrobienia. Tak. No to jest niesamowite. Ja dopiero wtedy ja odkryłem jakby, że jak psychika, jak w ogóle, jak to wszystko, jakie to jest niesamowite, jak to jest, jak tu, jak tu,
jak jest strasznie u kogoś grzebać w tej psychice. To mnie przeraziło. Po prostu mnie przeraziło. I jak na przykład kiedyś wcześniej chciałem być starszym zboru, to po tym komitecie i w ogóle po tych moich przeżyciach przestałem chcieć być. Przestałem chcieć być starszym zboru Ze przede względu wszystkim. na odpowiedzialność, tak? Tak, ze względu na to, że jak można u kogoś, w człowieku, w jego najgłębszych, najdelikatniejszych kwestiach, można wsadzić palec i mu tam wiercić. To było dla mnie straszne. To było niesamowicie traumatyczne wręcz przeżycie. I do dziś, kiedy ja o tym mówię teraz, minęło już 11 lat, ja się w środku, ja czuję, trzęsę się teraz. To jest takie coś. Ja czuję, że ja nie mogę o tym spokojnie mówić, mimo że minęło już ileś lat. I na tym spotkaniu starszych zboru, na tym spotkaniu komitetu się nie skończyło, dlatego że oni właściwie nie powiedzieli mi, czego ode mnie do końca oczekują, ale powiedzieli, że spotkamy się jeszcze za 2 tygodnie i żebym przemyślał sobie pewne sprawy. I ja poszedłem właśnie, wyszedłem od nich i przez te 2 tygodnie się zastanawiałem, co ja mam zrobić tak naprawdę, o co tu chodzi, I ja zacząłem mieć znowu te myśli samobójcze, straszne. To było już. Ja już wcześniej to miałem. Ja wiedziałem, że. Znowu Czy wiedziałem, to że wróciło w to jakiś wróciło, sposób? tak. To wróciło. I pomyślałem sobie, że co ja mam zrobić? Ja pamiętam, że zacząłem się wtedy modlić do Boga, do Jehowy, bo właśnie świadkowie modlą się tylko do Jehowy, nie modlą się do Jezusa ani do takich różnych rzeczy innych, czy do innych osób, tylko modlą się wyłącznie do Jehowy. I mówię, Jehowo, co ja mam zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Bo ja czuję, że zabiję się, nie? Że jeżeli będzie dalej tak, że jeżeli ja tam pójdę, to. I co ciekawe właśnie, ja to wtedy przyjmowałem jako odpowiedź Boga, bezpośrednio niemalże. W tej samej chwili dostałem odpowiedź, tak jakby spłynęła na mnie taka jakby dłoń, taka przyjacielska. I na tej dłoni taka odpowiedź jakby, że odejdź od nich. Takie coś. W moim umyśle. Ja byłem w szoku, że Jehowa każe mi odejść od swojej organizacji. Ale takie było przesłanie tej modlitwy, tej odpowiedzi, no, otrzymałem. Wtedy tak byłem przekonany przynajmniej. No, Byłeś przekonany, tak że to byłem przekonany, Bóg. że to Bóg, tak. I wtedy właśnie podjąłem decyzję, że pojadę na to spotkanie i powiem im, że dziękuję im za współpracę. I spotkaliśmy się, oni się pytają, jaką tam decyzję. A ja im wyraźnie powiedziałem, że podjąłem decyzję, że nie chcę należeć dalej do Świadków Jehowy. I wtedy się skończyło. I wtedy oni się zdenerwowali. I wtedy zaczęli na przykład na mnie naciskać. Zaczęli mówić, co ty robisz, czy ty wiesz, jaką ty odpowiedzialność ponosisz, czy ty wiesz, co ty robisz, jak ty obrażasz Boga. Coś takiego. Ja teraz dokładnie nie pamiętam. Ale oni dalej zaczęli mnie osądzać. Oni zaczęli dalej. Ja uważałem już temat za skończony. Ja już po prostu przestałem jakby być świadkiem. Oni powinni wtedy uznać to i Uszanować to. uszanować to. Oni wtedy jak gdyby zaczęli jeszcze bardziej naciskać na mnie. Ale już dla mnie Nie miało to już nie znaczenia. miało to znaczenia, dlatego że już postanowiłem nie być świadkiem. No i oni, ja mówię, że. Bo jedni z nich chcieli, żebym napisał jakieś pismo, natomiast ktoś tam z nich powiedział, że nie, że nie trzeba żadnego pisma, że oni to jakoś załatwią. Sami. Sami, tak. I to wygląda tak, że prawdopodobnie ja z ich punktu widzenia zostałem wykluczony, natomiast ze swojego punktu widzenia się odłączyłem. Tak się to działa. I potem się dowiaduję, ja już tutaj sobie koło domu siedzę i akurat przejeżdżali jacyś świadkowie, którzy byli na zebraniu i właśnie się pytają mnie, co tam, bo dostali komunikat, bo świadkowie na zebraniu dostają komunikat, jeżeli ktoś zostaje wykluczony, albo się sam odłączy, to że ta i ta osoba przestała być świadkiem Jehowy. I tak o mnie taki komunikat był wygłoszony i pamiętam, że którzyś tutaj I to świadkowie były osoby, przyjechali. które to słyszały, tak? Te, które Tak, przejeżdżały. tak, tak. O co chodzi, że dlaczego w ogóle tam. No ale ja oczywiście im nie powiedziałem dokładnie wszystkich szczegółów, tylko. Oni zresztą już nie mogli, po takim komunikacie tak naprawdę świadkowie nie mogą rozmawiać już z tą No osobą, tak. więc oni przejeżdżając, oni tak naprawdę Łamali prawo. łamali to Nakaz. zalecenie, tak? No właśnie. No i w tym momencie jakby. Czy to już wcześniej ten kontakt? No bo rozumiem, że była jakby sprawa poszła do góry, że to było tam w sensie do góry, tak, władze jakieś, czy ci starsi rozpatrywali tą sprawę. Natomiast jakby chciałbym się dowiedzieć,
Jak ty się czułeś wśród tych, no można powiedzieć, szeregowych, tak? Wśród ludzi, którzy po prostu dotychczas byli twoimi przyjaciółmi. Jak to wyglądało? No ja się zacząłem czuć obco wśród tych na zebraniu, ale muszę to powiedzieć, że ja się zacząłem czuć obco na zebraniach właśnie już w 2001 roku, czy w 2000 roku, po rozmowie z tym starszym, co było ich dwóch najpierw. Ja się wtedy już zacząłem czuć obco i od tamtej pory... Ale zmienił się stosunek tych ludzi do ciebie? Trudno mi to powiedzieć, dlatego że ja wtedy byłem jakby w takim zamroczeniu, jakby takim... Ja nie myślałem wtedy... No, ja miałem, co chwilę miałem myśli samobójcze, no także tak. to było dla mnie, to nie było takie dla mnie, że teraz nie potrafię powiedzieć. Część z tych ludzi tak, miała taki chyba stosunek, dystans taki, ale inni nie, inni normalnie dalej ze mną funkcjonowali. Natomiast kiedy był taki okres właśnie na początku 2003 roku, kiedy ja zacząłem czuć się już dobrze wśród nich. A to było właśnie gdzieś styczeń 2003 rok, grudzień, styczeń, grudzień wcześniejszego roku i styczeń. Natomiast oni właśnie, kiedy zobaczyli, że już się dobrze czuję, że ja właśnie zaczynam funkcjonować, jakoś tak właśnie się stało, że się dowiedzieli, że ja zacząłem dobrze funkcjonować, ponieważ no ja ich, te ograniczenia, ich te zalecenia jakby miałem gdzieś i dlatego zacząłem dobrze funkcjonować, nie? Dlatego zacząłem dochodzić do siebie, zacząłem głosić, zacząłem na zebraniach mieć już, właśnie już mówiłem, nie? Że zacząłem mieć punkty na zebraniach i w momencie, kiedy właśnie ja już jakby wchodziłem w ten rytm dalej wracałeś, no, no. I już wracałem do siebie, do normy, to tak. Właśnie oni zwołali komitet sądowniczy wtedy. No i to już dalej, to już mówiłem, co było na komitecie. No, chciałbym tutaj zapytać cię o ten pierwszy rok, żebyś sobie przypomniał, jak no nie wiem, dochodziłeś do siebie, czy jak się czułeś też, czy na przykład wśród osób, które nie są świadkami, czy te kontakty były szersze, no bo jak byłeś świadkiem, to mówiłeś, że raczej wśród świadków przebywałeś. Właśnie tu jest ten problem, że odchodzisz od świadków i nagle zostajesz jakby sam, a ja tutaj też muszę to powiedzieć, że ja odeszedłem jakby fizycznie od świadków, ale nie psychicznie i nie emocjonalnie. Ja dalej byłem świadkiem. Ja dalej uważałem, uznawałem te wszystkie nauki, dalej uznawałem dalej postępowanie, trzymałem się tego samego postępowania, które wcześniej trzymałem się, które wyrobiłem sobie u świadków i dalej miałem właśnie problemy z ludźmi, którzy byli poza organizacją świadków i problem polega właśnie, i tu się dopiero zaczął ten problem, że ci ludzie zginą w Armagedonie i że razem z nimi sobie zginę. No tak. Tak? Bo dalej w to wierzyłeś. Tak, bo dalej w to wierzyłem, tak. I to nie jest kwestia tylko roku wierzenia, bo pytasz o rok, a... Znaczy będzie... rok po opuszczeniu. Ja wiem, czy, bo interesuje cię pierwszy rok, natomiast to było na wiele lat to było rozciągnięte, ale ten pierwszy rok również. Pierwszy rok również. I miałem problemy na przykład właśnie z nawiązywaniem jakichś przyjaźni, bo ci ludzie byli dla mnie ze świata. Oni byli naznaczeni jakimś złem, jakimś takim. Jakimś takim, że coś z tymi ludźmi jest nie tak, że ci ludzie są... należą do organizacji szatana, że no coś takiego. I to było bardzo trudne właśnie przełamać się i zacząć normalnie z tymi ludźmi funkcjonować. Dużo tutaj wsparcia dostałem od swojej rodziny, od mojej mamy przede wszystkim i od moich sióstr. Ja byłem w depresji cały czas w tym roku, to nie tylko w tym roku. Ja mówisz, pytasz o pierwszy rok, ale rzeczywiście ten pierwszy rok. Cały czas to nie było tak. Ja odeszłem z organizacji, ja wyszłem tam z tego komitetu i zostawiłem ten komitet i poczułem się przez jakiś czas wolny. Ja poczułem się dobrze przez jakiś czas, ale to minęło. Potem wróciło z powrotem i te różne takie właśnie niechęci. I z czasem, to nie jest kwestia roku, tylko to jest kwestia, nawet powiedziałbym, wielu, wielu lat, zacząłem zauważać, że ci ludzie spoza świadków są też dobrzy. Że zauważyłem, że oni też są religijni i na przykład kochają Boga. To zacząłem zauważać w tych ludziach dopiero. Bo kiedy jesteś świadkiem,
Nawet ostatnio gdzieś widziałem na YouTubie jakiś film był i tam było coś zrobiony, film zrobiony przez świadków. I tam na przykład było coś o pomocy, że świadkowie pomagają na przykład ofiarom trzęsienia ziemi w Japonii. I z tego filmu, jak oglądasz ten film, to masz wrażenie, jeżeli jesteś świadkiem Jehowy i nawet nie świadkiem Jehowy, to masz wrażenie, że tylko świadkowie Jehowy pomagają. Tak nie? jest to tak, zrobione. Tak jest to zrobione. Że tylko świadkowie Jehowy są religijni, że tylko świadkowie Jehowy są dobrzy, że tylko świadkowie Jehowy widzą potrzeby innych, że potrafią pomagać. Nic więcej. Cała reszta jest, należy do świata szatana i jest zła. Takie ja przynajmniej miałem, tak byłem wyuczony. Ja nie wiem, czy wszyscy tak mają. Czyli tak ale postrzegałeś tak na wtedy, jak byłeś ludzi, świadkiem, że są tak, z tych od ludzi szatana, spoza, tak? Tak? Znaczy, no to się tak wprost nie mówiło o tym, ale tak, gdzieś tam, gdzieś to, gdzieś w środku, gdzieś ta podświadomość była. I ja zacząłem zauważać, że to są często fantastyczni ludzie. Że to są naprawdę wartościowi ludzie. Ci ludzie, których do tej pory uważałem, że będą ginąć w Armagedonie, nagle się okazuje, że za co będą ginąć, jak to są po prostu świetni ludzie. Tak? Oni potrafią być dobrzy, potrafią się modlić, potrafią być religijni. Ja pamiętam, bardzo mnie to wzruszyło, chociaż ja tego na przykład nie uważam, nie uznaję czegoś takiego, ale jechaliśmy, to pamiętam tą scenę, jechaliśmy z moim szwagrem, który też oczywiście miał zginąć w Armagedonie. Jechaliśmy koło kościoła i zauważyłem, że on się dyskretnie tak przeżegnał koło tego krzyża. I to mówię, kurczę, że ten człowiek jest religijny, on czuje tego Boga. To nie jest tak, że katolicy to w ogóle są jacyś na przykład gorsi albo coś. Nie są. Dlaczego? Coś sprawia, że oni są gorsi. Ja powoli, dopiero bardzo powoli zacząłem jakby się odświadkowywać. Bardzo powoli. To było bardzo, bardzo powolne i bardzo żmudne. Czyli lata to zajęło. Jakby. To zajęło lata. To zajęło lata, to odświadkowywanie. Żeby porzucić nauki i żeby porzucić te wierzenia świadków i tę mentalność świadkową. Nie wiem, czy do dzisiaj mi się to udało, ale dopiero po kilku, no, chyba 10 latach zacząłem się zastanawiać nad tym i zacząłem zauważać, że świadkowie rozmijają się z prawdą. Na przykład, kiedy mówili, że jest taki werset, kiedy studiujesz Biblię ze świadkami, to oni powiadają, że nawet jeżeli opuści cię rodzina, to jest tam taki werset w Biblii, że jeżeli ktoś zostawi rodzinę, to będzie miał więcej braci, sióstr i tak dalej, i tak dalej. I oni to przyrównują do siebie, że oni, jeżeli wszyscy by cię opuścili, to świadkowie i tak dalej, oni będą z tobą. A ja na własnej skórze zauważyłem, że jest odwrotnie. Że to świadkowie mnie opuścili, kiedy ja naprawdę potrzebowałem w ciężkich swoich tam na różnych problemach tam, powiedzmy, natury emocjonalnej. A moja rodzina, która miała zginąć w Armagedonie, mnie przygarnęła. Była ze mną. Czyli była bardziej jakby litościwa. Tak, była bardziej kochająca. Była bardziej braćmi mi. Oni byli braćmi niż oni, niż ci bracia. I to się zaczęło mi nie zgadzać. Ja dopiero zacząłem wtedy powoli, powoli łączyć pewne fakty. Bo ja wiesz, kiedy zostajesz wykluczony ze świadków Jehowy, to cały czas, kiedy byłeś świadkiem Jehowy, to oni robią ci coś takiego w mózgu. Ja nie chcę tu, wiesz, tak, że o, straszna sekta i tak dalej, ale jednak są jakieś takie naciski w różnych czasopismach i tak dalej, że pod wpływem tych wszystkich informacji ty jesteś przekonany, że jesteś czymś gorszym poza świadkami. I kiedy ja zostałem wykluczony, to ja po prostu byłem przekonany, że ja przestałem się podobać Bogu widocznie, bo zostałem wydalony z jego organizacji, więc a tu organizacja prawdziwa i to, co się tam wszystko dzieje, to Bóg w tym wszystkim rządzi. I z czasem zacząłem dopiero właśnie między innymi o czym mówiłem wcześniej o tej rodzinie, zacząłem dopiero rozumieć, że to nie jest mój problem, tylko to jest ich problem. Powoli, powoli, bardzo powoli zacząłem to rozumieć, że to nie jest organizacja Boża, tylko po prostu oni się za taką podają. I że oni chcą w ten sposób wywołać, że nawet jeżeli ty odejdziesz od świadków, to żebyś ty jak najszybciej chciał tam wrócić. I na przykład wielu moich znajomych, ja miałem takiego znajomego, który był wykluczony, kiedy ja byłem wykluczony też, i on już wrócił, już teraz jest świadkiem Jehowy, z powrotem. Z powrotem. Został przyjęty. A ja już nie wróciłem dlatego, że właśnie zrozumiałem, że to nie jest, że to nie ja, mojej winy to nie było, jakby. Bo gdybym, może by było inaczej, gdybym ja złamał jakieś tam biblijne wytyczne, tak? Gdybym na przykład, nie wiem, puścił się, tak?
czy zadawał się z dziwkami, czy tam był gejem i się z panami, czy coś takiego, ale ja takiego czegoś nie robiłem, nie złamałem, ani się nie upiłem, ani nie zrobiłem żadnego nakazu tego, nie złamałem żadnego przykazania, które jest w Biblii. Ani nie przyjąłem krwi, ani nic. I przez wiele, wiele lat nawet, już nie będąc świadkiem, dalej się trzymałem tych i dalej się w sumie trzymam tego, no bo to w sumie, to nie są głupie jakieś wytyczne, powiedzmy, nie? To jest, myślę, że to są, część z tych rad i tak dalej jest dosyć rozsądne. Ale zrozumiałem, że to nie jest mój problem i że to nie Bóg mnie odrzucił, tylko tak naprawdę oni mnie odrzucili, tylko że oni, zrozumiałem, że oni z Bogiem nie mają nic wspólnego. Tak sobie to zacząłem rozumieć. No to tak można to powiedzieć. Ale to minęło około 10-11 lat, żebym ja do tego doszedł. Po wykluczeniu od świadków.